W MMA istnieje wiele momentów, które po prostu nie mają sensu. Oto 6 faktów, które brzmią jak fikcja, ale jednak są prawdziwe. Walka Tito Ortiz kontra Dana White. To dosyć znane wydarzenie w społeczności MMA, ale absurdalność sytuacji sprawia, że jest jeszcze bardziej nieprawdopodobna. Pomimo, że Dana kiedyś był menadżerem Tito, przed przekonaniem braci Feritas do zakupu UFC, ta relacja szybko się zmieniła, gdy zaczęli negocjować kontrakty przeciwko sobie. Skłaniam się ku przekonaniu, że obaj mają trochę racji co do oskarżeń pod swoim adresem, ale tak czy inaczej sprawa tak się zaostrzyła, że zgodzili się na prawdziwą walkę bokserską. Doszło nawet do stworzenia dokumentu przez stację Spike, poprzedzającego walkę, szczegółowo opisującego treningi Dany White'a, ale na ostatnią chwilę Tito nagle się wycofał, więc prezydent UFC zdecydował się boksować z jednym z najlepszych zawodników UFC, a to zawodnik się wycofał. To była część jego warunków, gdy wrócił, że chciał ze mną stoczyć pojedynek bokserski, ale ostatecznie Tito się wycofał, a ja trenowałem na tę walkę. Byłeś rozczarowany, gdy się wycofał? Tak, byłem bardzo niezadowolony. Mimo to pojawiłem się na ważeniu. Tak, mieliśmy boksować, ustaliliśmy, podzielić się 50-50. Ale gdy nadszedł ten moment, powiedział, że nie możemy tego zrobić. Nie mogę ci nic dać. Powiedziałem, że to nie fair. To nie jest umowa. Jeśli mi nic nie dasz, to tego nie zrobię. Waga lekka jest za mała. Mimo, że zbliżamy się do 10 lat od zwycięstwa Conora McGregora w jego pierwszym tymczasowym tytule UFC w 2015 roku nad Chadem Mendesem, to wciąż jednoznacznie można powiedzieć, że jest on największą gwiazdą UFC. Jest dość szalone myśleć o tytule, który zdobył w 2016 roku w Madison Square Garden w kategorii lekkiej, który w pewnym okresie nie był nawet tytułem dla tej organizacji. Gdy dywizja lekka została wprowadzona w styczniu 2001 roku, zaraz po jej zakupie przez Zuffa, wielu fanów uważało ją za zbyt małą. Na początku wszystko było dobrze, Jens Pulver został pierwszym mistrzem, ale gdy pojawił się BJ Penn, który był już mistrzem świata w jiu-jitsu, w bardzo krótkim czasie zdobył przydomek The Prodigy. Ze względu na cały ten hype i szaleństwo związane z nim, UFC było gotowe zapłacić mu więcej niż aktualnemu mistrzowi. To z kolei doprowadziło do sporu kontraktowego, a Jens zdecydował się odejść, ponieważ był niezadowolony z tej sytuacji. UFC nawet próbowało koronować nowego mistrza poprzez mini turniej, ale gdy BJ Penn i Kaolo Uno spotkali się, walka zakończyła się remisem. W rezultacie UFC powiedziało sobie: jebać to, wszyscy nam mówią, że ta klasa wagowa jest zbyt mała, tracimy mnóstwo pieniędzy, więc po prostu pozbądźmy się tej dewizji. To oznaczało, że pas UFC w wadze lekkiej zniknął na kilka lat. Więc od lutego 2003, kiedy to się stało, aż do października 2006, nie było żadnych walk w tej kategorii wagowej, od UFC 49 do UFC 58, co oznaczało niemal 2 lata bez walk w kategorii lekkiej. Yakuza. Jedna z największych organizacji MMA na świecie do 2007 roku nagle napotkała na mur, gdy odkryto, że jest wspierana przez kilka frakcji japońskiego półświatka oraz Yakuzę. Nagle stała się problemem dla wszystkich stacji telewizyjnych, co praktycznie natychmiast zakończyło jej istnienie, umożliwiając UFC przejęcie tego, co pozostało z ich rozkładu zawodników i biblioteki wideo. Najbardziej niesławna historia dotyczyła momentu, gdy Fedor podpisywał jednorazową umowę na walkę z konkurencyjną organizacją w Japonii o nazwie Inoki Bombaya w 2003 roku. Twierdzi się, że Pride był na tyle zły z powodu tej decyzji, że przybył z gangsterami z Yakuzy i groził przedstawicielom Inoki Bombaya oraz menadżerowi Fedora, zamykając ich w pokoju i strasząc ich bronią. Jeden z facetów wyjął pistolet i położył go na stole. Kontynuowaliśmy rozmowę, ale kiedy nie ustępowałem, podniósł pistolet i skierował go w moją stronę, mówiąc: wiesz, co się stanie, jeśli się nie zdecydujesz. Obawiając się o swoje życie, Miro podpisał kontrakt Fedora na rzecz Pride. Historia wyszła na jaw trochę później, w 2006 roku, razem z wieloma innymi oskarżeniami, a firma zakończyła swoje istnienie niedługo potem. Walka Joe Rogana z Wesleyem Snipesem. Mówiąc o Roganie, widzieliśmy, co potrafi w brazylijskim jiu-jitsu. Można dusić w tym sporcie. A także jego umiejętności w taekwondo, jego kopnięcia i kondycję, jaką utrzymywał będąc młodym. Wielu ludzi zastanawiało się, dlaczego nigdy nie wystąpił w klatce. No cóż, zdarzyła się słynna sytuacja, kiedy miał stoczyć walkę przeciwko Wesleyowi Snipesowi. Myślę, że po prostu potrzebował pieniędzy. Znalazł się w trudnej sytuacji, gdzie zalegał z podatkami. Rząd umieścił go nawet w więzieniu za uchylanie się od płacenia podatków. Szukali sposobu na zarobienie pieniędzy.
zwrócił się do Campbella McLarena, który był jednym z pierwotnych producentów UFC. UFC było zainteresowane, zaangażowani byli prawnicy. Trenowałem do tego przez jakieś 6 miesięcy. Dwa razy dziennie, codziennie. Trenowałem kickboxing, a wieczorem chodziłem na jiu-jitsu. Jak blisko było do zorganizowania tej walki, zanim wszystko upadło? Bardzo blisko. Próbowaliśmy to ustalić, kiedy miałoby to się wydarzyć. W grudniu, w listopadzie. Nie pamiętam, co było ostatecznym powodem, dla którego się wycofał, ale dawałem mu wszystko, o co prosił. Za każdym razem, gdy próbowali coś zmienić, mówiłem OK. Mówiłem, zamierzam go udusić. Ta walka stawała się coraz bardziej znana z biegiem lat, ale to nadal nie czyni jej mniej nieprawdopodobną. Prawie doszła do skutku. Dana White nosił torbę Mayweathera. Istnieje wiele dziwnych i szalonych faktów z życia Dany White'a. Był bokserem i instruktorem, który był szantażowany w Bostonie przez znanego gangstera White'ego Bulgera. Nasze zajęcia stały się ogromne w całym Bostonie, a pewnego dnia, gdy prowadziłem zajęcia, ci faceci dosłownie weszli prosto w środku klasy i powiedzieli mi, że chcą pieniędzy. Powiedziałem, że nie mam pieniędzy. To było $2,500, co w tamtych czasach było dla mnie jak $25,000. Właśnie tego dnia kupiłem bilet lotniczy i wróciłem do Vegas. Na szczęście Dana miał kilku kumpli miliarderów, którzy byli gotowi wpompować $44 miliony w UFC, zanim stało się to zyskowne. Ale między tym wszystkim a UFC Dana miał inną pracę. Dana White. Lubię Dana White'a. Nie mam nic przeciwko niemu. Ale pamiętam, że Dana White kiedyś towarzyszył mi i Jeffowi Mayweatherowi i nosił moje torby. Dana White, wiem, że pamiętasz, jak nosiłeś moje torby i nie robił tego bez powodu. Możesz sądzić, że to było związane z krótkim okresem, w którym pracował jako boy hotelowy, ale nie. To było zupełnie coś innego. Dana miał swoją własną markę odzieży bokserskiej. Miał małe logo z Bullenbeiserem, które nosiłem na moich spodenkach. Specjalnie dla ciebie, Dana. Bullenbeiser oznacza niemieckiego bulldoga, a Dana White dosłownie sponsorował pierwszą walkę zawodową Mayweathera. To logo widać na bluzie. Making his professional debut, Pretty Boy Floyd Mayweather. To naprawdę szalone, jaką drogę ci dwaj przeszli. Jak to wszystko się zaczęło? Przede wszystkim to, co uważam za najbardziej szalone, to, że ten sport był praktycznie na łożu śmierci w Ameryce. Dosłownie bankrutował na samym początku. Był nielegalny w większości stanów. Nie był dopuszczony do transmisji pay-per-view. A wszystko to się zmieniło, niezależnie czy go kochasz, czy nienawidzisz. To Dana White był w stanie przekonać swoich kumpli miliarderów ze szkoły średniej, by zainwestowali w to wszystko. Po 4 latach, podczas których tylko tracili pieniądze, zrobili ostatnią rzecz. Kiedy byli zadłużeni na około $44 miliony, sami sfinansowali swój własny reality show, który naprawdę zadziałał. Zrewolucjonizowali ten sport i odwrócili sytuację za te $2 miliony, za które zakupili UFC, co zdecydowanie nie było warte 2 milionów. Biorąc pod uwagę, ile gotówki musieli przepalić, by to ożywić, ale w końcu te 2 miliony zmieniły się w 4 miliardy do 2016 roku, a według najnowszej wyceny TKO teraz przekracza 12 miliardów. Ta historia jest po prostu szalona, ale absolutnie prawdziwa. I właśnie dlatego tu jesteśmy. Jeśli kolejne 30 lat będą wyglądały choć trochę podobnie do tego, co już przeżyliśmy, to czekają nas szalone czasy. W każdym razie to już koniec ode mnie. Chyba wystarczająco dużo powiedziałem. Teraz wy powiedzcie mi, co myślicie w komentarzach.